Frog, 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 elo, 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 elo. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory. Chcą nauczyć mnie pokory, wiesz. Nie nauczą mnie pokory. Chcą pobić mnie, będą bić pokłon. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory. Słuchaj, w lutym ukazał się twój legal, Żabson to ziomal, i tam jest, są takie trochę kawałki imprezowe, refleksyjne, ale też z elementami biograficznymi. Czy ty myślisz, że słuchacz oldschoolowy też tam znajdzie coś dla siebie na tej płycie? Mój wniosek jest taki, że na pewno ulubionym kawałkiem oldschoolowych słuchaczy jest kawałek to ziomal. Oni na pewno lubią ten kawałek, ale nie tylko. Ja zarabiam, ty się bawisz, na pewno dużo lubi ludzi, którzy bardziej klasycznego hip-hopu słuchają. Ogólnie wiesz, duże wsparcie czuję od też jakiejś starej szkoły, że tak powiem, rapu. Od Włodiego na przykład, od Boriksona, od Kosiego z JWP, od wielu ludzi. Jakby jest dużo wsparcia i zrozumienie. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory. Czy były twoje jakieś sugestie w teledysku DMT, bo po internecie krąży mem, że reżyser się ciebie pyta, jakie byś chciał efekty specjalne, a ty mu odpowiadasz, że wszystkie. Miałeś jakiś wkład w ten teledysk, jakieś sugestie? No ogólnie miałem wkład w każdy teledysk, który robię, no bo po pierwsze w nim jestem, po drugie gram w nim, więc jakby często nawet na bieżąco mam wkład w teledysk, czyli mówię, że na przykład nie podoba mi się taka scena lub podoba mi się, ale zróbmy to jakoś w inny sposób, więc jakby mój wkład w teledysk jest ciągły. Ja dopiero od tej płyty zdaję sobie sprawę, jak wiele ról jest przy wysokobudżetowych teledyskach, ile tam ludzi się musi zakręcić, wiesz, że to nie jest tylko operator kamery i gość, który montuje teledysk, ale jest do tego producent, jest do tego scenarzysta, jest do tego reżyser, są do tego techniczni, są ludzie od make-upu, panie od fryzur, jakby cała plejada ludzi. Pomysłodawcą był Łukasz Partyka, ale wykonanie jest jakby wieloekipowe. To nie jest żadna uszczypliwość, bo to się również pojawia i na koncertach Taco, Hemingwaya, Quebo, na Fide, że pierwszy rząd to są, pisze się, że to są drewna i stoją i tylko nagrywają snapy. Jak ty się czujesz, jak jesteś pełen energii, nabuzowany, widzisz ten tłum, wyskakujesz z hypemanem, no i dzieje się to. Przeszkadza mi to, fajnie jakby się ludzie bardziej bawili, zwracam na to uwagę i mówię to na każdym koncercie, że jakby sugerowaną opcją jest taniec i śpiew, a nie nagrywanie. Nie zakazuję całkowicie. Kiedy widzę, że ktoś na przykład nagrywa 70% koncertu, podchodzę do niego i mówię: przepraszam, czy mogłabyś się zacząć bawić, bo trochę mnie deprymuje to, że w pierwszym rzędzie stoisz cały koncert i nic nie robisz. I zazwyczaj to sobie po prostu chowają telefon i się bawią, bo nie wiem, może im trochę głupio, na pewno też, wiesz, ale myślę, że spoko jest jakby... Lepiej o tym powiedzieć i wywrzeć, lepiej o tym powiedzieć, że jest taki problem i jakoś działać, niż udawać, że tego nie ma dokładnie. Ja mam taki problem właśnie, że jestem osobą, która mówi. Zauważyłeś, tak. Że jestem osobą, która mówi szczerze jakby, więc później mi się obrywa, chociaż mówię rzeczy, które każdy raper by chciał powiedzieć. Bo ty nagrałeś piosenkę Los na ficie z Young Slashem, tak. I no, macie tą samą pasję, ale jednak różnica wieku. Jak do tego w ogóle doszło i czy ty się nie bałeś, jak to wypadnie tak w końcowej wersji? Nie, no ogólnie to wiesz, jakby doszło do tego, że YouTube mi zasugerował po prostu. Jakby to był sugerowany film na YouTubie. Gadaliśmy sobie ze Slashem jakieś tam 3 miesiące, wymienialiśmy się piosenkami i tak dalej. Powstała piosenka Los, do której chciałem zaprosić innych polskich raperów, którzy jak dostali beat, to nie za bardzo wiedzieli, co napisać i tak dalej. Z tego trzech jakby odmówiło mi udziału w tej piosence i powiedziało, że zajebisty kawałek, ale ja nie umiem w to wjechać, nie, jakby.
napisałem do Slasha, czy chciałby może coś zrobić. On mówi, że super, że będzie bardzo fajnie. Wysłałem mu kawałek, on mi go odesłał za dwa dni. Jak mi go odesłał za dwa dni, usłyszałem, byłem zajarany, mówię, kurwa, zajebisty. Tak, no jakby znaczy wiesz, ja mu wysłałem po prostu miejsce, całą piosenkę z miejscem na jego zwrotkę i on za dwa dni mi już wysłał wypełnioną tą zwrotkę, nie? Później było coś takiego, że... I stwierdziłem po prostu, że to będzie miało sens, jeżeli pojadę do niego i po prostu nagramy do tego teledysk, wiesz, żeby ludzie poczuli jednak trochę taką chemię między nami, która de facto została stworzona tak naprawdę przy nagrywaniu teledysku, nie przed nagraniem kawałka. Co myślę, że widać doskonale na tym teledysku, bo jakby, wiesz, wyjeżdżając, jadąc tam, ja już wiedziałem, że wyjdzie. Jakby... Nie czułem, jak on nagrał kawałek i usłyszałem, jak bardzo pasuje on do mojej, jakby wiesz, tam jest różnica w języka, ale stylu nie ma. Jakby według mnie przejście z mojego refrenu do jego zwrotki jest bardziej płynne, niż miałbym go zrobić z jakimś innym polskim raperem. I czas się obudzić, telewizja, media, ogólnie raperzy rządzą i raperzy są popem w Polsce, jakby wiesz... Cieszę się, że to już nastało. Jakby w Stanach to jest już od 20 lat, w Polsce dopiero się zaczyna. Bardzo dobrze.